Czekaj, bo muszę na one clicku. Na one clicku? No na one clicku, no przyrzekam ci, że na one clicku. To chyba dozwolone na one clicku jest. No tak. No w sensie nie, jak nie jest zablokowane, to mi się wydaje, że dozwolone. Trąba szybciej, 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 zobacz, szybciej, szybciej. Jak ty tak szybko? Jest tu coś? Ender chest, słuchaj. Słuchaj, nic, ale to się... Poczekaj. Poczekaj. O! No i to się fachowo nazywa. Fachowo. Fachowo. Fachowo ryby robota. O, dobra, mam. Dobra, no cześć, witam ciebie. Cześć, witam, witam. Słuchaj, dostałem bana od ciebie w ogóle dzisiaj, z rana, chyba. No tak, bo generalnie został złamany punkt regulaminu gry przez twoją osobę oraz przez osobę towarzyszącą ci w porannych godzinach na twoim live'ie, czyli Trąbę Powietrzną, który już tutaj był na kanale i rozmawiał ze mną ten temat, zostało mu wyjaśnione. Więc troszeczkę dziwię się, że ci, jako, że to jest twój kolega, ci nie przekazał. No. No ale został złamany regulamin bugowania się. Nawet jest gdzieś tam określone jasno, że bugowanie się. A który? Już musiałbym wejść na stronę. Gry. Wszelkie znalezione błędy lub bugi występujące na serwerze na rzeczekę to jest 3.1.3.1. Ale to nie jest błąd serwera, to jest błąd Minecrafta. Użytkownik. Który 3.1? Poczekaj. No powiedzieć błąd jest... serwera, a to jest błąd Minecrafta. Czekaj, ale czekaj, ja szukam innego punktu. Zabronione jest używanie błędów lub bugów na serwerze. No ale to jaki błąd, bo zbyt nie rozumiem. No, błędów się, lub zbugowanie bugów. Się, zbugowanie się bugowanie się jest bugiem. Bugiem. Na trzy, na trzy kratki, tak? No, znaczy... Na robiłeś notorycznie to i zostały przez... Notorycznie. A możesz mi to przedstawić jakoś? Bo no, notorycznie to ja mogę sam przedstawić to tobie notorycznie i ja mogę przedstawić, że przez porannego live'a półtora godzinnego zrobiłem to jeden raz na gildii, która miała trzy kratki żółwia. I mogę to tobie przedstawić, żaden problem dla mnie, słuchaj. No tak, ale nawet jeżeli byś to zrobił chociaż raz. No zrobiłem to właśnie raz, o tym to ja właśnie mówię teraz. No to zrobiłem teraz i mogę tobie to przedstawić na swoim live'ie. I no powinniśmy wtedy zostać ukarane, a że jesteś twórcą, a... traktujemy wszystkich na równi. Ale ty powiedziałeś notorycznie przed chwilą. Ty powiedziałeś, że jeśli to grać, jeśli to robi notorycznie, a ja tego nie robiłem notorycznie, to zrobiłem raz. W sensie notorycznie, w sensie chodzi mi o to, że to nie było jednorazowa sytuacja, że podsadziłeś się trzy klocki i zaraz ten, tylko no to była jednorazowa. Podsadzałeś na jakiejś gildii. Nie wiem, czy masz dostępny zapis gildii. Mam dalej. Mam dostępny, żaden problem, mogę tego udostępnić, słuchaj. Mogę tego udostępnić i możesz sobie zobaczyć. Dla mnie to żaden problem. Jeżeli jest. Możesz, to byłbym wdzięczny. Dobra, już wchodzę na YouTube i tego udostępnię. Możesz sobie zobaczyć, bo to jest półtora godziny live, a to jest spikuś. My byliśmy pod trzema gildiami, stary. Żaden problem. Już tego udostępniam. Okej. Okay. I to były trzy gildie, pod którą byliśmy. To była ostatnia gildia. Ja już go wrzucam na niepublika. Nie wiem, czy on będzie. Proszę dostępny bardzo. Ten live, bo ja go próbuję tutaj odpalić, bo mam tutaj link do niego. Jest napisane, że film jest niedostępny, że ten film zawiera treść od partnera Step Record, który zablokował go na mocy praw autorskich.
To mam tobie zrobić filmik z każdej gildii, które, pod którą byłem, tak? Znaczy, ja chciałem się wypowiedzieć na temat użycia słowa tutaj notorycznie, bo ja się tutaj dowiedziałem na twoim live'ie porannym i chciałem ci tutaj, żebyś mi pokazał tę powtórkę, w sensie powtórkę, żebym pokazał ci to na tym live'ie w zapisie, ale no widzę, że ten film jest niedostępny. Znaczy ja wiem, kiedy to było, ja wiem to doskonale, kiedy to było, bo to była gildia dosłownie, no żółwia, która miała trzy kratki i się zbugowaliśmy na tym, bo ja to pamiętam doskonale. No i jeszcze potem przeszliście na gildię Riot. I później poszliśmy pod gildię taką, w której mogliśmy palić drewno i w sumie tyle, weszliśmy do środka i tam nie było żadnego bugowania. Mogę tobie... Nie wiem, no zrobić tobie shoty po prostu z każdej gildii, pod którą chodziliśmy. Ale nie wiem, czy to jest sens, bo to jest ban na 3 dni, a po 3 dniach to ja nie wiem, czy mi się opłaca po prostu grać. No bo jak sam wiesz, to jest serwer hardcore i przez 3 dni można zrobić bardzo dużo, także ja po prostu nie widzę sensu. Nie wiem, czy znaczy ogólnie wasz ban twórców i tak był zwlekany z tym banem, było zwlekane, ponieważ ponieważ no po prostu zostały podjęte, mamy tutaj osobę, która zajmuje się z wami stricte, prawda? I po prostu musieliśmy czekać na decyzję od nich, no i dostaliśmy informację, że po prostu mam was zbanować, bo traktujemy wszystkich na równi i no to, że ktoś dostał bana za bugowanie się na 3 dni jako gracz, to wiesz, to nie możemy powiedzieć, że wy jesteście twórcami, to wy możecie nie dostać bana, czy no coś. No dobrze, żaden problem, okej. Okay. Dobra, to w sumie to... No nie wiem, widzimy się w sumie może na następnej edycji, nie? Dobra, to więcej czasu nie zabieram. Trzymajcie się, siemano. Dobra, trzymaj. Dziwki, dragi, lasery. Dresy, sterydy, flipek, numery. Wódka, koksy. Kurwy z roksy. WWA.